Siemanko, dziska, z tej strony Mecu, witam was w drugim odcinku z kariery Marcinem Bułką w EA Sports FC 24. Zaczynamy drugi sezon tej przygody i za moment zmagania w Ligue 1 pozostaniemy tutaj na poziomie klasa światowa, bo w tym pierwszym materiale wyglądało to całkiem przyzwoicie na tych, nazwijmy to, standardowych paskach i zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Dzisiaj rozegramy 6 spotkań, więc czeka nas naprawdę intensywny odcinek. Miejmy nadzieję, że pełen interwencji. Marcin Bułka gra oczywiście w Nicei, w drużynie, która na pewno ma ambicje, ale czy ma potencjał na mistrza, to przekonamy się w trakcie trwania tego sezonu. Jeśli chodzi o taką, nazwijmy to, moją drogę, no to widzieliście, jaki klub wybrałem, a rekomendacje menadżera są zupełnie inne, chociaż ten Stade Bretois wygląda dość śmiesznie, bo to jest słabsza drużyna od Nicei, ale skupmy się na pierwszym meczu, jesteśmy w podstawowym składzie, liczy się tylko zwycięstwo. Rosario na wolne pole, ładnie było na Anito opanował, wyczekał moment, Laborde. Świetnie, podał Thuram na 1-0, ależ to pięknie uderzył z pola karnego, ale asysta Laborde'a to było ciasteczko. No i nasi rywale starają się odpowiedzieć, co im z tej akcji wyjdzie. Jest już piłka w polu karnym, zablokowany strzał, to nie koniec, Lazović, świetne odegranie Ismaili, Brazylijczyk, powstrzymany, a Bułka ostatecznie łapie tą piłkę. Ale to nie koniec popisów Lille, cały czas starają się atakować Ismaili. Ismaili przedziera się, Kabeja, aj pięknie, Bułka i jeszcze Semedo ratuje nam skórę. Thuram, świetnie wyczekał moment, Buonani, czy wyczeka, tak jest. Laborde 2-0, ależ on to uderzył, bramkarz wyciągnął się jak struna, ale mógł tylko bezradnie wyciągać piłkę z siatki. No i koniec tego spotkania, 2-0, jest zwycięstwo, jest czyste konto, pełne 90 minut na boisku. No cóż lepszego moglibyśmy sobie wymarzyć, zdecydowanie my tutaj dominowaliśmy, chociaż Lille miało swoje okazje, ale Bułka też zachowywał się dobrze, dzięki czemu nie było ryzyka, ocena 7,5, myślę, że mówi sama za siebie. Dzięki temu też będziemy mogli wykonać maksymalną ilość treningów, co dobrze wpłynie na nasz overall i pozycję w zespole. Ale tutaj jeszcze zobaczmy, zyskaliśmy oczywiście w oczach menadżera, no gdyby było inaczej, to naprawdę byłbym zszokowany. No i jesteśmy również liderem, jeśli chodzi o rozgrywki Ligue 1. Jak długo się tam utrzymamy, to już czas pokaże. No i wykonamy sobie tutaj zadania, pokupujemy to, co jest nam potrzebne, szczególnie jeśli chodzi o punkty indywidualisty. Tutaj mamy oczywiście 4 treningi do wykonania. Wykonujemy je. No i nasz overall rośnie i już wynosi 75. Zmieniam numer Bułki, bo w prawdziwym życiu miał numer 1, więc przemilczmy ten fakt, że na początku tutaj miał 90. Taka mała pomyłka. A teraz skupiamy się na meczu z Lorient. Tu też jesteśmy zdecydowanym faworytem i pokażmy to na boisku. No jak widzimy, Perot świetnie zagrywa do Laborde'a, Laborde do Thurama, Thuram ma apetyt na bramkę, jednak odgrywa Boga i Gomis to nie broni, 1-0, ależ błąd bramkarza, strzał prosto w niego, a mimo wszystko piłka przełamała jego ręce. Ale nasi rywale starają się szybko odpowiedzieć, piłka na skrzydle, czy nastąpi dośrodkowanie, tak jest, ale w górną siatkę. To był taki centrostrzał rodem z ekstraklasy, Sylla wyczekuje moment, podaje na wolne pole. Bułka ryzykownie wychodzi, ale to się opłaciło. Grbić nie doszedł do piłki. No i mamy rzut rożny. Czy nastąpi centra? Długo zwlekamy. Wreszcie Diop centruje. Piłka wybita przez Mendiego. Thuram nie wywalczył tej piłki, ale ostatecznie mu się udało. Perot. Laborde Gomis na słupek i łapie tą piłkę. Pewna interwencja. No i zmiana. Bułka niestety opuszcza boisko. No i to jest największy problem na pozycji bramkarza, że jak jest mało interwencji, to trener niestety może nas zdjąć. Sylla, ostatnia akcja tego spotkania, doliczony czas gry. Makengo, Fajre w polu karnym, do grań, dźwięk i gol. Gol, piłka po rękach bramkarza wpada do siatki. No co by nie mówić, nie była to złota decyzja trenera, bo nasz rywal do gry w podstawowym składzie spisał się fatalnie przy tej interwencji, przez co tracimy punkty z Lorient. Nie powinniśmy do tego dopuścić, no ale gdzie tu wina Bułki? Tak naprawdę nie ma tu naszej winy. Dopóki byliśmy na boisku, było czyste konto, po zmianie straciliśmy gola. Myślę, że trener wyciągnie jedyne słuszne wnioski, ocena bramkarza jednego i drugiego. Myślę, że mówi sama za siebie. No ale co by nie mówić, i tak 3 treningi wykonamy, bo dopóki byłem na boisku, było czyste konto. Trochę tracimy w oczach menadżera, w sumie nie wiem dlaczego, no ale wiecie, na pozycji bramkarza czasem te, powiedzmy, oceny, decyzje trenera, co o nas sądzi, no to jest strasznie randomowe, bo wystarczy, że nie masz interwencji i już jesteś postrzegany, jakbyś źle bronił. No co nie ma totalnie żadnego sensu, no ale wiecie, jak to jest w produkcjach od Electronic Arts. Nie wszystko musi mieć sens. A teraz zaczynamy trzecie spotkanie. Olympique Lyon naszym rywalem. I staramy się atakować od samego początku. Samson do Bogi. Boga ma bardzo dużo miejsca, może spokojnie dośrodkowywać.
Tak się dzieje, Ryu to podbija. Thuram nie dochodzi do piłki, ostatecznie bramkarz mają w rękach. No i Leon stara się atakować. Świetne zagranie. El Arouche, czy uderzy? Nie, podaje na wolne pole Kadewere, powstrzymany przez bułkę. Gracz Zimbabwe nie dał rady nas pokonać. Boga zagrywa do środka, Rosario, jeszcze Gaetan Laborde. Ależ to pięknie dogra Buonanni, powstrzymany przez Ryu. Niestety on dobrze dzisiaj broni. Kadewere rozpędza się skrzydłem. Czy zdoła dośrodkować? Jednak podaje po ziemi Lacazette. Jeszcze jest szansa, ale bułka pewnie łapie to uderzenie z dystansu. I ostatnia akcja tego meczu. Mamy flashbacki z poprzedniego meczu. Jeffinho! I niestety gol. Tutaj mogliśmy się lepiej zachować. No jak widać, doliczony czas gry. I nasza drużyna to nie jest idealne połączenie. Oj, 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 drugie spotkanie, gdzie tracimy punkty w ostatniej akcji meczu. Gdybym się może trochę lepiej ustawił, obroniłbym ten strzał, a tak niestety. Wyciągnąłem się jak struna, ale tylko obserwowałem, jak ta piłka wpada. Bułka tutaj, ocena 6-0. Coś wybroniliśmy, ale niestety Jeffinho w ostatniej akcji meczu ucieszył publikę gości, a nasza publika niestety zamarła. Tracimy w oczach menadżera. W tym przypadku trochę słusznie, ale stat Bretua nadal dziwnie tam wygląda w propozycjach. Do Marsylii tracimy już 5 punktów po 3 kolejkach. Oj, nie wygląda to najlepiej. Początek był perfekcyjny, a teraz zjazd w dół. Ostatni dzień letniego okna. Jeśli chodzi o najgłośniejsze transfery, Balde do Chelsea, En-Nesyri do Aston Villa i Orban do Manchester United. To były najgłośniejsze ruchy. No i jeśli chodzi o bułkę, no to nic się tutaj nie zmieniło, jeśli chodzi o konkurencję. Blendy został. No i tyle. Nie mamy tutaj żadnej praktycznie konkurencji. Wiadomo, że zmiany na pozycji zawodników z pola wyglądają dobrze, ale na pozycji bramkarza no te zmiany wyglądają komicznie, no ale wiadomo, lepsze to, że są w ogóle zmiany niż moment, gdy ich jeszcze nie było. No ale teraz skupiamy się na meczu ze Strasburgiem. Gamero ładnie do Sissoko. Sissoko jeszcze się przedziera, uderza prosto w nasze ręce. Tego nie dało się przepuścić. Świetne podanie do Sanson. Ten wyczeka moment. Buonanni. Wycofanie, Laborde, ależ my tutaj klepiemy, jesteśmy już w polu karnym. Czy nastąpi uderzenie, odegranie, Laborde. Laborde obok bramki, aj, to była świetna szansa. Buonanni przedziera się, Thuram na pole karne, Sanson i jest 1-0, tak jest 54 minuta i obejmujemy prowadzenie. Petkovic przedziera się środkiem, dobre zagranie, Gamero, Kevin Gamero jeszcze stara się odegrać na skrzydło, Sobol. Ukrainiec ma zdecydowanie za dużo miejsca. Petkovic. Petkovic zablokowany, bułka ma piłkę i wybija ją daleko przed siebie. Nie ma co ryzykować. Petkovic. Jeszcze utrzymał się przy piłce. Czy zagra do boku? Nie, jednak do środka, do Sissoko. Sissoko. Sobol. Prcić, niestety bramka uprzedził interweniującego bułkę. Poszedł szczupakiem i jak widać niestety to się opłaciło. Bośniak zdobywa bramkę. No i zmiana. Trener po tej straconej bramce postanowił zmienić bramkarza. No i nasza ocena po tym meczu nie będzie, co by nie mówić, doskonała. Będzie do tego bardzo, ale to bardzo daleko. Są. Dobrze opanował tą piłkę. Thuram. Jeszcze możemy wygrać to spotkanie. Gaetan Laborde. Zagrywa na skrzydło. Jest tutaj Semedo. Semedo. Podanie do bramki. Gol. Nie można tego nazwać strzałem. To było wręcz podanie. I bramkarz się skompromitował, wpuszczając to coś. No bo nawet to nie można nazwać tego uderzeniem. To wyglądało, jakby ktoś wykonał podanie i to wpadło do bramki. No fatalna postawa bramkarza Strasburga. No nasza interwencja, co by nie mówić, przy bramce też nie była najlepsza. Był to pojedynek, kto będzie szybszy. I niestety szybszy okazał się zawodnik naszych rywali. Tutaj bułka miał do dyspozycji ręce, ale jak widać głowa prycicia lepiej się tutaj spisała. No i niestety straciliśmy gola, ale przynajmniej wygraliśmy spotkanie. Zawsze to coś. No ale znowu tracimy. Jak tak dalej pójdzie, to możemy stracić też miejsce w podstawowej jedenastce. No i szóste miejsce po 4 kolejkach, 7 punktów na koncie. Zmniejszamy stratę do Marsylii. Jest to jakiś pozytyw. Tutaj staramy się zdobywać te punkty indywidualisty, też inwestujemy, no bo trzeba te pieniądze pomnażać. No i wykonujemy takie treningi, które pod względem bramkarskim no nie dadzą nam aż tak dużo, no ale jak nie zachowujesz czystego konta, to też nie masz profitów. Prestiżowy mecz z byłym klubem bułki, z Paris Saint-Germain. Jak się spiszemy, sprawdźmy Mbappé. Draxler, no ten strzał to nie przejdzie do historii zdecydowanie. Fabian Ruiz, dobre zagranie, Dembele, Mbappé w polu karnym, bułka, ależ interwencja. I jeszcze Dante wybija to poza pole karne. Danilo zgarnął ostatecznie tą piłkę. Cały czas mają Portugalczyk. Danilo do środka, Draxler, Fabian Ruiz,
Jest tutaj Madsen. Madsen, aj, bułka obronił ten bardzo sprytny strzał. Dobrze, Bonain to opanował, zagrał do środka. Samson, aj, Donnarumma jest specjalistą na swojej pozycji. Dobrze, Boga, do Gudejla, Serb ma sporo miejsca, Dante. Jeszcze Thuram, 1-0 po krótkim rogu. Donnarumma powinien to obronić, to przecież jego królestwo. Jest tutaj Alexander-Arnold. Alexander-Arnold przedziera się skrzydłem. Czy do środku jest? Wleka z tym jednak. Zagrywa do Mbappé. Alexander-Arnold. Jest Vitinha i bułka to łapie. Pewny chwyt Polaka. I znowu mamy flashback i ostatnia akcja meczu. Czy tym razem skończy się to tak jak zwykle? Fabian Ruiz, Fabian Ruiz. Bułka to wybronił. Uratował drużynę. Tym razem doliczony czas gry nie był naszym przekleństwem. Polak wraca na dobre tory. To był właśnie taki mecz na przełamanie. Ocena 7,8. Mówi sama ze siebie. Kluczowa interwencja w doliczonym czasie gry drugiej połowy. PSG mogło doprowadzić do wyrównania, ale Bułka popisał się fantastycznym refleksem. Obronił bardzo trudny strzał i nasza drużyna zwyciężyła. Wracamy na dobre tory. No i też zyskujemy w oczach trenera. No bo gdybyśmy tutaj stracili, no to powiem wam, załamałbym się poziomem tej gry. No i tutaj mamy 3 punkty straty cały czas do Marsylii. Nie jest to duża strata. Gramy z Monaco. Po zwycięstwie i czystym koncie możemy spokojnie doładować się treningami. Podbijamy ocenę na 76, więc też będzie się łatwiej broniło. No i co? Rywal będący od nas w gorszej formie. Potrafiliśmy w prawdziwym życiu ich pokonać, więc oby tutaj w EA Sports FC było podobnie. Jest akcja. Gaetan Laborde, 1-0. Ten krótki róg coś za dobrze działa. I bramkarz tutaj, Kühn i wcześniej Donnarumma nie byli w stanie powstrzymać takie uderzenia. Laborde, są. Do środka Boga, 2-0. Aj, to już była piękna koronkowa akcja. 2-0 dla Nicei. Są, dobre zagranie. Thuram wyczekuje momentu, podaje na pole karne. Boga, 3-0. To jest zdecydowanie jego spotkanie. Uderza tak, że bramkarz tylko obserwuje, jak ta piłka wpada do siatki. Jeszcze jest rzut roczny, nasz zawodnik się zastanawia. Wreszcie Moffi dośrodkowuje. Zakaria wybija tą piłkę, zgarniają Thuram. Samson. Jeszcze Laborde, 4-0. W prawdziwym życiu Bułka musiał bronić 2 karne, żeby Nicea mogła zwyciężyć. A tutaj idzie miło, łatwo i przyjemnie, a trener dokonuje zmiany. Bułka schodzi z boiska. No nie da się nic zarzucić, no bo nie mieliśmy kompletnie nic do roboty. No i kończy się to spotkanie naszym zwycięstwem. 4-0, Bułka zachowuje czyste konto. Chociaż niewielka w tym nasza zasługa, no bo widzicie ilość strzałów Monaku. 0. No tragiczny wynik, co by nie mówić. No tutaj Boga ocena 9,9, Laborde 10,0. No nasi piłkarze pokazali naprawdę wielką klasę. 6-7 Bułki. No ale niestety, gdy nie ma żadnych strzałów do obrony, to ocena na pozycji bramkarza wybitna być nie może. No i tracimy w oczach trenera. No to są absurdy gier od Electronic Arts. No ale tego wiadomo się nie przeskoczy. No bo co ja więcej tak naprawdę mogę zrobić? Jeśli rywal nie oddaje żadnego strzału, wracamy na pozycję lidera. Wyprzedzamy bilansem bramkowym Marsylię. Nantes bardzo wysoko, PSG na 5. miejscu. A najgorszą drużyną jest Stade Reims. Zaledwie 2 punkty na koncie. Lacazette wraz z Ben Yedderem i Vitinhą najlepsi strzelcy po 5 bramek. Gdy przejdziemy do najlepszych asystentów, Thuram tutaj rządzi 3 asysty, a w czystych kontach Lecomte i Bułka są na czele 4 czyste konta w 6 meczach. No i w następnym materiale czeka nas kolejne 6 spotkań, bo myślę, że przy długości połowy 3 minuty te 6 spotkań jest optymalne. Myślę, że w następnym materiale przetestujemy sobie inny poziom. Myślę, że to będzie legendarny, żeby tak stopniowo sobie przeskakiwać. Zobaczymy, czy będzie ciekawszy, czy nudniejszy niż klasa światowa. To już w sumie wyjdzie w praniu, wiecie, że w FIFA nie ma reguły. Przetestujemy poziom legendarny. Jeśli nie będzie mnie satysfakcjonował, to zrobimy test poziomu Ultimate. A jeśli nawet ten mnie nie będzie satysfakcjonował, no to będziemy myśleć dalej. Klasa światowa jest całkiem przyzwoita, jest to robić. Zdarzają się pojedyncze mecze, gdzie nie ma kompletnie nic do roboty, ale jest to już taki poziom, gdzie strzały są w miarę satysfakcjonujące. Można bronić uderzenia. Ale też nie jest tak, że komputer strzela tak, że możesz tylko wyciągać piłkę z siatki. Jest to w miarę taki, nazwijmy to, ciekawy poziom, żeby sobie tak zaczynać. No i potem też bardzo dobrze się bawić. Ale czy któryś z poziomów, czy to legendarny, czy ultimate, przebije klasę światową, to już przekonamy się w następnych materiałach. Za ten odcinek bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.